trochę mnie oczy bardzo pieką, no ale myślę, że to nie jest z koroną związane, tylko musi mi herbatę, jakąś esencję zostawić. Szkoda, że nie mam jak tych ziół podrzucić z zielarni pienińskiej, które pomagały. Bo tamte one, co ja i będę mówił zawsze, że jak chcecie dobre zioła, to jest taki Paweł z nich i taka kurwa nieborówka, kosztownica. No a ty masz zioła bardzo, ja będę zawsze bardzo dobrze o tym mówił, że ty masz. Czy nie trzeba by dodać jakoś mandale władzy, nie wiem, czy właśnie, czy na przykład nawet ten wyłożyć zodiak Heraklesa, bo to jest niesamowita rewolucja. I najpierw zaczynam, a potem muszę sobie od razu ustawić pierwszego. Barana. Tu. Tak. Nie wydzieraj, połóż całe, całe grube, zobacz, nie wydzieraj. To jedna kartka, zobacz, będzie ci przyjemniej. O. A słuchaj, wiesz, jak ja bym chciał, żeby było wydanie, też będzie zodiakalny koktajl. Jak się zebrały te bohatery w kafejce i nagle zaczynają ciągać po sekstylach, po trygonach, a spierać po kwadratach. Stary, ja wyprzedziłem o 50 lat wszystko. No, zodiak małego księcia, zodiak Heraklesa, to bym chciał na angielski. Błagam, zodiak Heraklesa jest moim najgenialniejszym. Całą mitologię jest względem ograniczona, poczekaj. I teraz co tu jest? Na pokładzie Titanica to są te wszystkie, niech leży. Patrz, Eros, kultura, literatura, tom drugi. To ja muszę to powiedzieć i teraz. O Gaiku Włosianym i Grosie Kupiedyna. To jest, też no musi iść, bo to jest jakby wstęp do drugiego tomu. I teraz jedziemy już dynamiczniej. Druga część, marsowe konkury. Przygotowujemy się 10 czerwca 2022 roku do Homo Zodiacusa. W formie audiobooku. Pierwsza część o potrzebie adaptacji, faza barana z mottem nagrana, a teraz jest w drugiej części Homo Zodiacus, znowuż powrót do fazy barana, ale zodiak, kultura, eros, literatura. I uwaga, tytuł: marsowe konkury, faza barana, motta. Nie dosięgły mnie strzały partów, ale trafił mi grok Amora. Vinicius z Quo Vadis Henryka Sienkiewicza. Zawsze będę nosił w kieszeni małe lusterko i uganiał się za babskim rodem. Zorba z Greka, Zorby Nikosa, Kazanca, Kisa. O, do Amorów. Rzadko brak mi sił, a jeszcze rzadziej ochoty. Może dlatego właśnie zazdroszczą mi inni, bardziej nawiej niż skrytemu skorpionowi sukcesów w tym polu, który w równej chyba mierze wynikają z aktywnej bezpośredniości, przebojowości, a nawet tupetu, uroku, świeżości i przekonaniu o sukcesie, a także odrobiny szczęścia. To mnie właśnie, Aresowi Marsowi, rządzącemu rozwojową fazą barana, nie innym, bardziej ode mnie znacznym olimpijczykom, udawało się bezkarnie korzystać z wdzięków Afrodyty, Wenus, najpiękniejszej ze wszystkich bogini, i to z niezłym zupełnie skutkiem. Wyobraźcie sobie, że Afrodyta powiła mi cudną harmonię. Nie pamiętam, bym w szczęśliwych chwilach przejmował się losem zaślubionego z nią Hefajstosa. Ten zaś nakrył nas kiedyś splecionych w gorącej miłości, a uwięziwszy przygotowanej zawczasu sieci, zwołał innych bogów. Zamiast potępienia i gniewu wzbudziłem w nich zazdrość,
a Hermes Merkury rzekł głośno, że zamieniłby się z Aresem, nawet gdyby sieci było po trzykroć więcej i wszystkie boginie miałyby mu to za złe. Robert Graves, Mity greckie, strona 70. Każdy człowiek zrodzony, gdy Ziemia w swym rocznym obiegu wokół Słońca jest w fazie barana 21 marzec, 30 kwiecień lub któregokolwiek dnia roku, lecz w godzinie podległych tej fazie na skutek dobowego ruchu naszej planety dookoła własnej osi, ascendentowy baran, chciałby podobnie jak ja mieć nie mniej szczęścia niż Ares. Za każdym razem, gdy udaje się mi odnaleźć swą Afrodytę, żywię przekonanie, że miłość nie ma w sobie równej, a romans Roma i Julii nie wart jest tego, by o nim przy niej wspominać. Jeśli nawet spotyka mnie zawód, to pewien jestem, a w optymizmie wyprzedza mnie tylko strzelec, że prawdziwa miłość zapuka niebawem do mych drzwi. Prosta to będzie i uczciwa miłość, a nie przewrotna, choć może nieco gwałtowna i nieznająca umiaru. Subtelna taktyka, dyplomatyczne manewry lub nadmierna dyskrecja, a tym bardziej konsekwentne, długofalowe strategie są mi zupełnie obce. Chyba że posiadam ascendent lub silnie obsadzone fazy koziorożca, skorpiona lub wagi. Drastycznie więc, choć ambarasująco dla innych, upraszczam skomplikowane sprawy również wtedy, gdy dotyczą własnych emocji. Rozcinam byle pozory węzła gordyjskiego i nie zaświta mi nawet myśl, by cierpliwie go rozplątywać. Podobnie traktuję kłopoty i problemy życiowe, własne lub cudze. Robię to zresztą z całkowitym brakiem poszanowania dla reguł, konwencji i konwenansów. Tak też postępowały archetypowe dla mojej fazy postacie literackie Winicjut, Winicjusz, Scarlet czy Zorba. Często powiada się, że mam okropny temperament, który znajdź o sobie także w otoczeniu najbliższych mi osób. Ale skoro tylko wyzłoszczę się, szybko o wszystkim zapominam. Zdumiony więc jestem, a nawet urażony, że po kilku godzinach, dniach czy miesiącach ukochana, lecz bardziej ode mnie pamiętliwa osoba, na przykład rak, wypomina mi, jak gorzkie czy nawet okrutne rzeczy wykrzyczałem w złości. Sądziłem, że dawno mi już to wybaczono i zapomniano o wszystkim. Pewien jestem, że tak właśnie sam bym postąpił, tyle że już nie pamiętam, o co w ogóle chodziło. Żyję bowiem głównie dniem dzisiejszym, o wczorajszym już zapomniałem, a jutro jest zbyt odległe, aby się o nie przedwcześnie martwić. Tym, których rzeczywiście kocham, pozostaje wierny. Uczciwość i potężna porcja idealizmu nie pozwalają mi kochać dwóch osób na raz, chyba że w ascendencie mam bliźnięta. Dlatego też decyzję o zerwaniu z jedną z nich podejmuję i niezwłocznie komunikuję ją, zanim jeszcze na dobre ulokowałem swe uczucia w drugiej. Nie potrafię bowiem wykrzesać z siebie pasji, jeśli autentycznie jej nie odczuwam. Jestem natomiast zazdrosny, bardziej zresztą jako kobieta niż mężczyzna. Wolno mi swobodnie rozmawiać ze wszystkimi twoimi kolegami, lecz sytuacji odwrotnej nie potrafiłbym zbyt długo tolerować, ponieważ mniej mam pewności siebie niż się to na zewnątrz wydaje, a kompleks niższości wbrew pozorom tkwi we mnie stosunkowo często. Lojalność, której oczekują od najbliższych mi osób, nie ma wprost granic. Jeśli więc jesteś ze mną, nie możesz dostrzegać jakichkolwiek racji po stronie mego oponenta. Bezstronność i obiektywność sądów jest dla mnie martwą abstrakcją.
Zawsze więc, szczególnie w obecności osób trzecich, oczekuję, że żywiołowo opowiesz się po mojej stronie. Nie mam cierpliwości ani czasu, ani chęci zajmowania się kobietami, które nie wiedzą, czego chcą. Jeśli mają zbyt wiele wątpliwości, niech lepiej posiedzą wieczorem przed telewizorem i platonicznie wzdychają do bohaterów filmowych seriali, a mnie nie zawracają głowy. Być może nie we wszystkim dorównuję Kasanowie, natomiast zawsze staram się odgrywać główną rolę, zupełnie naturalnie narzucając dziewczynie swe preferencje i punkt widzenia na sprawy seksu. Przypominam wszakże, że szczegóły pożycia intymnego zawsze zależą od zupełnie indywidualnego i innego u każdego człowieka rozkładu energii planetarnych, kosmicznych oddziaływań oraz stopnia ich zgodności z charakterem energii drugiej osoby. Tak więc fazy zodiaku mogą odgrywać zupełnie drugorzędną rolę w stosunku do pozycji planet. Niemniej warto powiedzieć, że ze względu na swoją impulsywność i bezpośrednie dążenie do celu, niewinne spotkanie z płcią przeciwną może mieć mniej niewinny przebieg. Pragnę zbyt pośpiesznie dotrzeć do gaiku włosianego, niecierpliwie rozpoznaję teren natrętnymi dłońmi, a znalazłszy to, co czego szukam, wichrzyć i ugniatać niczym ciepłą glebę porośniętą miękkim, wilgotnym mchem, w który wgłębię się zaraz całym ciężarem ciała, być może i nadmiernym pośpiechem, ale za to z ogromną determinacją. I pomyśleć, że zazwyczaj wydaje mi się, że wykazuję anielską cierpliwość, takt i delikatność, nie przyspieszając wszystkiego, tak jakbym tego pragnął. Lubię też bardzo, gdy moja Afrodyta, klęcząc, spiera się na wysuniętych do przodu, jak gdyby czegoś wysuniętych dłoniach, odsłaniając jednocześnie czel pożądany przez mój grot Kupidyna. W pozycji tej zachowuje pełną niezależność, całkowicie kontroluje sytuację, a w dodatku zapewniam sobie aktywne współdziałanie partnerki. Po latach jednak, gdy osiągnę wiek średni, pewnego dnia odkryję, że nie jestem już tak dzielny i niezawodny jak kiedyś. Jedno niewłaściwe słowo z twojej strony, komentujący ten niespodziewany stan rzeczy, może doprowadzić do okresowej impotencji, a trudno o cios bardziej dla mnie bolesny. Zareaguje prawdopodobnie w najbardziej dla siebie typowy sposób, jednoczesnym rozpoczęciem kiltu flirtów z afrodytkami o połowę od siebie młodszymi, by udowodnić sobie, że to był tylko przypadek. Lecz jeśli nie był to tylko przypadek, bardziej niż przedstawicielom innych rozwozi, grozi mi okresowe załamanie. Jeśli natomiast spotkałeś mnie we wcieleniu kobiecym, mogę okazać się, jak zresztą w każdej fazie zodiakalnego rozwoju, osobnikiem prymitywnym, który zaprzepaścił poprzednie cykle zodiakalnych doświadczeń lub stosunkowo dobrze rozwiniętym. Poza tym zachowanie moje będzie, jak każdego przecież człowieka, modyfikowane nie tylko przez właściwą mi fazę ascendentu, ale i szereg dodatkowych czynników kosmobiologicznych. To wszakże jest pewne, że jestem na ogół osobą samodzielną i bardziej od innych przebojową, chyba że mam na przykład ascendent byka, ryb lub wodnika. Moja samodzielność potrafi posunąć się do tego, iż pierwsza się oświadczę, jak to zrobiły to archetypowe przedstawicielki mojej fazy: Basia Jeziorkowska, pan Wodioski i Scarlett O'Hara przeminęło z wiatrem. Przejawiam też łatwo zauważalną tendencję do aktywnego kontrolowania sytuacji, w której się znalazłam, jak również życia człowieka, którego kocham. Co jednak mnie jest widoczne, skrytości ducha pragnę, sama tylko przed sobą się do tego przyznając, abyś to ty całkowicie panował nad wszystkim,
co się dzieje. Muszę być z ciebie dumna, aby cię pokochać, jeśli już obdarzyłam cię swą miłością. Tym bardziej nie wolno ci ignorować moich uzdolnień i talentów. Powstrzymaj się też, proszę, w mojej obecności na nadmierno gorących, to znaczy jakichkolwiek pochwał w mojej obecności, pod adresem ulubionej przez siebie aktorki, a tym bardziej mojej przyjaciółki czy koleżanki. Byłabym też spokojniejsza, gdyby twoja sekretarka była jednak osobą znacznie starszą. Eksplozja zazdrości może być tak nagła, jak wiosenna burza z wyładowaniami. Trudno mi wtedy cokolwiek wytłumaczyć. Zresztą póki jestem jak wulkan, mniej to niebezpieczne dla relacji z najbliższymi, gdyż po niespodziewanej erupcji, jak po wiosennej burzy, wszystko powraca do normy, przynajmniej tak mi się wydaje. Gorzej natomiast, gdy płomień gaśnie, zmieniając się w znacznie od niego trwalszy lód. Wszelako emocje moje są proste i zawsze świeże. Nie potrafię udawać, dlatego w gniewie rzucane słowa, o których treść daje się zupełnie nie dbać, mówiące to, że nigdy nie chciałam powiedzieć, ranią najczęściej osoby mi najbliższe. Kiedy okazuje się, że nie władam światem i ludźmi, tak jakbym tego chciała, czuję się jak mała dziewczynka zagubiona w niej i pominą nad rabiania miną potrzebująca twojego wsparcia. Jeśli mnie wtedy zawiedziesz, możesz iść sobie do diabła. Jeśli wspomożesz, zdobywasz moją lojalność i pomoc w najtrudniejszej nawet sytuacji. Czułabym się nikim, gdybym się wtedy zawiodła. W małżeństwie miewam kłopoty wynikające głównie z poczucia niezależności i łatwości, z jaką rozstaje się z gotówką. Chyba, że chroni mnie ascendent byka lub raka. Jeśli nie ma jej dzisiaj, pojawi się jutro, a jutro będzie z pewnością lepsze i nie należy się nim już dzisiaj martwić. Tak też postępowała archetypowa Scarlett. Na kartach przeminęło z wiatrem, do jutra odkładając sprawy, z którymi nie mogła się od razu uporać. Wiesz już, jaka jestem za dnia, więc przebieg nocy nie powinien cię zbytnio zaskoczyć, tym bardziej, że nigdy nie ukrywam swoich intencji. Jeśli myślisz, że przyjętą w ciągu dnia inicjatywę oddam ci w ciągu nocy, to przekonasz się szybko, że i ta jest moim królestwem. Może cię nawet z leka zaszokować to, że z każdą twą propozycją gotowa jestem, pochwycić i zrealizować w szerszym zakresie, niż sam to przewidywałeś. Gdy rozbudzisz mój płomień wewnętrzny, możemy połączyć się wszędzie, mało zwracając uwagę na otoczenie, niewygodę lub estetykę wnętrz. W tej fazie rozwoju mniej jestem na to wyczulona niż w fazie panny czy wagi. Zresztą może być i tak, iż jeszcze zanim podejmiesz decyzję, że właśnie teraz chciałbyś być ze mną, ja jestem już, jeśli oczywiście wcześniej cię zaakceptowałam, wewnętrznie i zewnętrznie gotowa, żeby cię przyjąć. Prawdopodobnie też mogę powiedzieć coś niestosownego lub wielce sarkastycznego, widząc twoje zażenowanie lub niespodziewane wobec mojej niespodziewanej, ale tylko dla ciebie, na gości. Cechuje mnie zdrowe zainteresowanie tym, co ma za chwilę nastąpić. To też nie wstrzymuję raz za
rozpoczętych działań, a tym bardziej nie udaje wtedy niewinnego dziewciątka śmiało i bojaźliwie wyczekującego na propozycję partnera. Podobnie jestem do Scarlett O'Hara i podobnie jak ona do celu zmierza najkrótszą drogą. Jeśli jestem prymitywniejszą przedstawicielką swej fazy rozwoju, to przy okazji zbliżenia mogę nie tylko cię zdominować, ale i trochę poniżyć. Mogę też, co jednak dotyczy bardziej mężczyzn, balansować na krędzi łagodniejszy odcieni sadyzmu instynktownie, czerpiąc dodatkową przyjemność dyskomfortu partnera. Zazwyczaj jednak wystarczają mi niegroźne innowacje, gdyż nic bardziej od rutynnej bierności i nudy nie podważa trwałości mojego romansu, małżeństwa również. Powodliwość erotyczna rasowego przedstawiciela fazy barona należy do najważniejszych w zodiaku, niemniej znajomość właściwy w tej fazie stref erogennych, a więc mi szczególnie czułych na dotyk i pieszczoty, z pewnością zbega po życie i świat dostępnych im przeżyć. Przypominam tylko, że indywidualne strefy erogenne wynikające ze znaku ascendentu niejednokrotnie mogą być silniejsze od stref znaku zodiaku obejmującego dzień urodzin. Z aktywną fazą barana polecam więc twoim pieszczotom głowę, miejsca na skroni czole, gdzie kończą się włosy, a także małżowiny uszne, delikatne dmuchnięcie w ucho połączone z muśnięciem wargami krawędzi małżowiny wywołuje reakcje, które żadne z was nawet nie przeczuwało. Oczywiście w przypadku ascendentu, na przykład panny lub panny z ascendentem barana, warto połączyć powyższe z delikatnym masażem brzucha, na przykład, a na przykład barana z ascendentem ryb lub ryb z ascendentem barana z pieszczotami rozgrzewającymi stopy. Delikatne pocałunki składane na przymkniętych, lecz nie zaciśniętych powiekach powodują nie tylko widoczne ich drżenie, ale i znacznie silniejsze i przyjemniejsze wibracje w całym ciele zarówno całowanej kobiety, jak i pieszczonego w ten sposób mężczyzny. Męskie kerasy za pomocą miękkiej brody muskającej twą twarz mogą dać podobne rezultaty, jeśli zaś to nie ty, lecz twój ukochany brodacz, choć może być bez, przyszedł na świat wiosenną porą. Zacznij opuszkami palców wodzić leniwie po jego wargach. Jeśli rezultaty wyprzedzą twoje oczekiwania i czynności ty nie dokończysz, nie mów, że nie byłaś ostrzeżona. Analizując fazę barana, zaproponowałem w niej archetypową prezentację poprzez literackie postaci Winicjusza Quo Vadis, Zorby, Greg Zorba, Basi Panwórski i Scarlett przeminał z wiatrem wśród postaci historycznych, wspomniałem na przykład Casanowę. Nie przypuszczałem wtedy, że blisko po 2 latach w kolejnym cyklu podam analiźnie również erotyczne komponent zodiaku, lecz skoro się tak stało, a omawiane wtedy postacie mają utrzymać status archetypu, muszę również konsekwentnie funkcjonować z wymogami tej fazy jako wzorce zachowań erytycznych spójnych z wszelkimi innymi podejmowanymi przez nie działaniami. Namawiam więc do ponownej lektury wszystkich cytowanych przeze mnie utworów. Rozpocznijmy od Casanowy, o pamiętnika, którego w swojej do nich przemowie pisze Tadeusz Ewert. Jesteśmy świadkiem niepohamowanych pasji, szalonych miłości i zaciekłych nienawiści. I choć Casanowa broni się przed tym, są też romansem niezwykłym, diariuszem, lecz żywym i barwnym romansem z brzękiem szabel, hukiem pistoletowych w
wystrzałów, tętet kopyt napatami bandytów patrzuskiem, sztukiem sztonów na karcianych stolikach i dymasowską galanterią. Erotyczna inicjacja Kasanowy, spowodowana zresztą utratą dziewictwa przez dwie siostry, najlepiej charakteryzuje ognisty temperament, tupet i te wszystkie cechy kwazy barana, o których wspominały młody Kasanowa. Leży więc w łóżku między dwoma dziewczętami, którym nie tylko dał słowo, że ich nie dotknie, a w dodatku przedtem opowiadał o swojej dziewczynie Angeli. Odczekałem spokojnie dłuższą chwilę, aż uznałem, że albo obie zasnęły, albo udają, że śpią. Leżały tyłem do mnie. Światło było zgaszone, działałem więc po omacku i skierowałem pierwsze hołdy do tej z prawej strony, nie wiedząc, czy to Nanet, czy Marto, bez pościeku i oszczędzając jej wstydu, doprowadziłem ją do stopniowo do takiego stanu, że wolała się użyć za zwyciężoną i dalej udawać śpiącą. Natura jej współdziałała w idealnej ze mną harmonii. Niebawem dopiąłem celu, a moje ukoronowanie pełnym sukcesem wysiłki nie pozostawiły mi żadnych wątpliwości, iż wszedłem w posiadanie skarbu, który przesąd cenić każe tak wysoko. Uszczęśliwiony z przeżycia pełnej rozkoszy, odsunąłem się nieco od mojej Bogdanki, żeby drugiej z kolei siesiance złożyć i miłosny haracz. Leżałem na znak nieruchomu, rzekłbyś pogrążona w śnie głębokim. Delikatnie i zwolna, jakbym się obawiał ją obudzić, zacząłem sklebiać jej zmysłom, ale upewniłem się, że jest nowicjuszką w tej samej mierze co siostra, a gdy tylko naturalny odruch dał mi znać, że gotowa jest przyjąć moją ofiarę, przystąpiłem ochoczo do jej złożenia. W innej zaś niedwuznacznej i bardzo zasadnej sytuacji Kasanowa nie traci głowy i słysząc dobijających się do domu właściciela powracającego do swojej chwilowo zajętej utrzymanki i po prostu nie przerywa sobie rozkosznego zajęcia. Dzyń, dzyń, szarał dzwonek. Sara dygotała na całym ciele, ale już się nie ruszała. We mnie zaś prawdziwy lew wstąpił i każde nowe pociągnięcie dzwonka, niby fanfara, ogłoszono jedno z moich zwycięstw. Im zapamięt dalej geodal zań szarpnął, tym goręcej zabierałem się do dzieła. W końcu zmęczył się Godar, nie Kasanowa. No. I rzeczywiście Kasanowa jest niestrudzona, choć nie obdarza sobą cztery siostry, Sarę, Wiktorynę, Augustę i Hipolitę, a najmłodsza 14-letnia Gabriela przypadkiem tylko chyba i dość niechętnie uchodzi. Z cnotą, gwoli sprawiedliwości, trzeba dodać, że Kasanowa postaje również hojnym w sferze materialnej, co doprowadza go niemal do ruiny, ale podstępnie jak Uzorby i Scarlett liczy się tylko dzisiaj. Jutro przecież wszystko odmienić się może, na lepsze, jeśli ktoś jednak przyciąga struny rasowe. Baron nie pozostaje bezczynny. Krew mi uderzyła do głowy, gdym czytał ten list. Do licha, powiedziałem sobie, ja je nauczę gadać. Uzbroiłem się w pistolet i z laskę z nieodpartym zamiarem pogłaskania nią pleców oby kobiet i poniechawszy nóg i rąk kobiet, zabrałem się do mebli. Lustra, porcelana, meble, wszystko rozsypywało się ciosami, moja laska, i szyby pękły w tym samym czasie. A potem powyrzucałem meble przez okno, a wreszcie pozostała tylko ta przeklęta kanapa, na której padłem wyczerpany obok szarpiją zemdlałej lub udającej omdlenie. Pewnie więc Kasanowa zmierza do celu. Młoda Greczynka poprosiła Kasanowa o napisane pisma, mówiąc, iż będzie ubogą, może go wynagrodzić to, czym rozporządza.
nie omieszkałem jej zapewnić, że taka opłata wystarczy mi najzupełniej. Przystąpiłem niezwłocznie do pobierania zaliczki. Następnie kazałem jej przyjść w południe i obiecałem, że pismo będzie gotowe. Przyszła punktualnie i wynagrodziła mnie powtórnie, a wieczorem pod protestem dobrych poprawek w tekście po raz trzeci. Prosta i szczera natura Zorby, dostarczanie zliczonych przykładów zachowań archetypowych dla fazy barana. Wszystko jest bowiem dla niego proste. Wędrowałem od wioski do wioski, sprzedając różne drobiazgi. Obojętnie gdzie zostawała mnie noc, wiedziałem u kogo zanocować. W każdej wiosce znajdzie się jakaś wdowa o czułym sercu. Niech jej Bóg błogosławi. Dawałem jej szpulę nici, grzebień lub chustkę, oczywiście czarną, z uwagi na żałobę i kładłem się z nią do łóżka. Po moich swoich 65 lat nie traci zainteresowanie dla płci nadomne. Zorba był w wyśmienitym humorze. Skończył już skórą i patrzył łapczywie na panią Hortensję. Pożerał ją wzrokiem i jego spojrzenie wędrowało po jej ciele, wślizgiwało się między pełne piersi, jakby dotykając ich. Na pytanie szefa, ile razy ożenił się, odpowiada: uczciwie raz i na zawsze, półuczciwie dwa, nieuczciwie tysiąc, dwa, trzy tysiące. Więc odpowiada, ile razy ożenił się, odpowiada: uczciwie raz i na zawsze, półuczciwie dwa, nieuczciwie tysiąc, dwa, trzy tysiące. Jak mógłbym zresztą obliczyć? Wobec dalszych pytań szefa wyjaśni: związki legalne są bez smaku, jak potrawa bez pieprzu, a jeśli idzie o związki nielegalne, jak sobie wszystko przypomnieć? Czy kogut prowadzi rachunki? Pomyśl tylko. Kiedy byłem młody, zabierałem pasma włosów kobiet, z którymi nosiłem zawsze przy sobie nożyczki. Brałem je nawet idąc do kościoła. Mężczyzna nigdy nie wie, co może mu się zdarzyć. Wyjaśnia też Zorba szefowi tajemnicę swoich sukcesów. Żaden Kasanowa nie dał naszej Bubulinie tyle rozkoszy, co ja. Twój rozmówca, stary, obdarty Zorba, zapytasz dlaczego? Bo wszyscy Kasanowie świata, całując ją, myśleli o swojej flocie, o Krecie, o swoich królach, w własnych szlifach lub żonach. Tylko ja zapominałem wtedy o wszystkim, a ona, taniec nota, dobrze o tym wiedziała. I pamiętaj, mój uczony przyjacielu, że dla kobiety nie ma większej rozkoszy. Nic więc dziwnego, że zżyma się Zorba, w jaki sposób ten świat jest urządzony, żeby przynajmniej te wszystkie piękne kobiety mogły umrzeć wraz ze mną, ale te ladacznicze będą żyły, i to jeszcze jak? Mężczyźni będą je utrzymywać w ramionach i całować, kiedy ja stanę się prochem, po którym będą stąpać. Melancholijnie zaś wzdycha. Jeśli istnieje piekło, pójdę. Jeśli istnieje piekło, a pójdę tam nie dlatego, że kradłem, zabijałem czy cudzołożyłem, nie, nie, wszystko to mi dobry Bóg wybaczy. Znajdę się w piekle, ponieważ tamtej nocy kobieta oczekiwała mnie w swoim łóżku, a ja nie przyszedłem. Miłość Winicjusza do Legii to historia zmagań tego zadziornego młodzieńca z własnymi pasjami i prymitywnymi żądzami, proces kształtowania się dojrzałości emocjonalnej i wyższych wartości w tej sferze ludzkiej, parzyści wreszcie walka seksu z erosem, zakończona szczęśliwie całkowitym zwycięstwem
tego ostatniego podczas jednej z pierwszych rozmów z Petroniuszem. Jawi się nam jeszcze jako przykład dość prymitywnego reprezentanta swej fazy. Chciałbym całować jej usta aż do bólu. Chciałbym słyszeć jej krzyk w moich ramionach. Chciałbym zabić Ola i Pomponię, a ją porwać i zanieść na ręku do mojego domu. Nie będę dziś spał, rozkażę ćwiczyć któregoś z niewolników i będę słuchał jego jęków. Gdy niewolnicy nie przywiedli mu ligi, zabił w dzikim porywie wściekłości Gula, starego sługę rodu. Potem zaś tej nocy Winicjusz nie kładł się wcale. W czas jakiś po odejściu Petroniusza gdy jęki smaganych niewolników nie mogły ukoić ani jego bólu, ani wściekłości, zebrał gromadkę innych sług i na ich ciele późną nocą wypadł na poszukiwanie ligi. Zrozpaczony zupełnie nie panował nad tym, co mówi. Będzie jego nałożnicą. Każe ją chłostać, ilekroć mu się spodoba. Gdy mu się sprzykrzy, odda ją ostatniemu ze swoich niewolników, albo każe jej obracać żar na swoich posiadłościach w Afryce. Będzie jej teraz szukał i odnajdzie ją tylko po to, żeby ją zgnieść, zdeptać i upokorzyć. Tymczasem rosła miłość do ligi i zaciętość gracza, który chce wygrać, ale który nie pojmuje postępowania drugiej strony, gdyż zniknięcia i ukrywania, ukrywania się ligi nie mógł zrozumieć. Tym bardziej, że od najmłodszych lat przeprowadzał, co chciał, z namiętnością człowieka, który nie rozumie, że może się coś nie udać i że trzeba się teraz tak, no, nie pojmuje postępowania drugiej strony, gdyż zniknięcie i ukrywanie się ligi nie mógł zrozumieć, tym bardziej, że od najmłodszych lat przeprowadzał, co chciał, z namiętnością człowieka, który nie rozumie, że może się coś nie udać i trzeba się czegoś wyrzec. Kolejne wydarzenia zapoczątkują powojny proces wewnętrznych przemian. Pierwiej pożądał jej teraz, poczynał kochać ją pełną piersią. Dawniej, jak w ogóle w życiu i w uczuciu, był jak wszyscy ówcześni ludzie, ślepym, bezwzględnym egoistą, któremu chodziło tylko o siebie. Obecnie poczęło mu chodzić i o nią, ale był to dopiero początek. Ligia bowiem, obserwując go, dobrze wiedziała, że zmienił się tylko dla niej, lecz poza tym jednym uczuciem pozostało mu w piersi dawne, surowe i samolubne, prawdziwie rzymskie i zarazem wilcze serce, niezdolne nie tylko do uczucia słodkiej nauki chrześcijańskiej, ale nawet i wdzięczności. To prawda, że natura Winicjusza nie znała nigdy tamy tak w gniewie, jak i w miłości. Lecz teraz właśnie ta ostatnia stawała się najpotężniejszym motorem wszystkich jego poczynań. Wszelkie próby uwolnienia przybywającej w więzieniu ligi nie przynoszą rezultatu. Winicjusz ujrzy ją dopiero na gladiatorskiej arenie, miejscu straszliwej kaźni, zgotowanej wolą Cezara niewinnym ludziom. Gdy więc na arenę wpadł potworny tur germański,
niosący na głowie nagie ciało kobiece. Winicy chwycił ręką na włosy przy skroniach, zwinął się jak człowiek, który uczuł w sobie o uszcze włóczni i nie patrzył, nie widział. Ogólnęło go uczucie strasznej próżni. Tymczasem w pojedynku uwiecznionym piórem w sposób zaiste godny noblowskich laurów Ursus uporał się z dzikim zwierzęcem i właśnie posuwał się wokół areny i kołysec wciąż dziewczyną na ramionach ruchem i oczyma błagał dla niej o życie. I gdyby teraz Winicjusz pozostał bez ruchu na swym miejscu, sparaliżowany niespodziewanym biegiem zdarzeń, wątpliwie wydawać by się musiało wszystko, co rzekłem dotychczas o gorącej krwi marsowych synów. Winicjusz jednak zerwał się z miejsca, przeskoczył ogrodzenie dzielące pierwsze miejsce od areny i przybiegłszy od Lidii nakrył togą togą jej nagie ciało, po czym rozdarł tunikę na piersią, odkrył blizny pozostałe po ronach otrzymanych w wojnie armeńskiej i wyciągnął ręce do ludu. Wówczas uniesienie tłumów przesło wszelką przewidywaną w amfiteatrach miarę. Lud ujmował się już nie tylko za atletą, ale stawał w obronie dziewicy, żołnierza i ich miłości. Teraz Winicjusza i Ligię możemy już pozostawić własnemu losowi, gdyż weszli oni pod opiekę w obronie dziewicy, żołnierza i ich miłości. Teraz Winicjusza z Ligią możemy już pozostawić własnemu losowi, gdyż weszli oni pod opiekę ludu i nawet Cezar nie będzie dalej ścigał ich swą zemstą. Zanim przejdziemy do burzliwego życia Scarlett O'Hare, czy życie marsowych dzieci może nie być burzliwe, należy słów kilka poświęcić hajduczkowi, jak zwał Basie Onufry Zagłoba, gdyż jej amory to przecież klasyczny zestaw archetypowych działań inspirowanych marsową fazą rozwoju. Ograniczmy się do przypomnienia jednego krótkiego zresztą monologu, w którym każde słowo brzmi tym, co bliskie fazie barana. Aha, dobrze, wzdychajcie, kochajcie się, żeńcie. Myślicie, że pan Michał sam zostanie na świecie? Otóż nie, bo ja się za niego machnę, bo go kocham i sama mu to powiedziałam. Pierwsza mu to powiedziałam, a on spytał, czego chcę, a ja mu powiedziałam, że go wolę od 10 innych, bo go kocham i będę najlepszą żoną i nie odstąpię go nigdy i będziemy razem wojowali. Ja go z dawna kochałam i chociaż nie mówiłam nic, bo on najzacniejszy i najlepszy i kochany, a teraz się sobie żeńcę, a ja się za pana Michała machnę, chociażby jutro, bo tu zabrakło tchu Basi. Nie przypadkiem znalazła się Scarlett O'Hare na najwyższym miejscu archetypowej listy, pomimo że znacznie przecież ustępuje Winicjuszowi, jeśli chodzi o poziom asymilacji emocjonalnych doświadczeń uzyskanych w trakcie zwierzęcego rozwoju. Przykład Winicjusza, który ewoluował tak znacząco, występuje w życiu raczej rzadko. Kazus Scarlett, kobiety niezależnej, zbuntowanej, lecz o ustalonych przekonaniach i działaniach, pojawia się
obecnie w życiu znacznie częściej. A więc 12 lat, tak między 16 a 20 rokiem życia, a więc 12 lat, pełny cykl Jowisza, tak? Jako klucz do jej osobowości. Przypomnijmy jedno, była tak bezpośrednia i prosta, jak wiatry wiejące nad Tarą i żółtą rzeką, która wiła się dookoła i do końca swoich dni nie umiała zrozumieć żadnej skomplikowanej sprawy. Funkcjonowała przecież w pierwszej zaledwie fazie zodiakalnego rozwoju. To też nic więcej, tylko instynkt silniejszy od rozsądku i zrodzony z doświadczenia wiedzy, mówił jej, że Ashley ją kocha. Wiele też miało ją kosztować w życiu ślepe podporządkowanie się temu instynktowi. Ashleya bowiem zapragnęła w pierwszej sekundzie, zapragnęła tak po prostu i naturalnie, jak pragnie się jedzenia, przejażdżki konnej czy miękkiego łóżka, na którym można spocząć. Kochała go i pragnęła go, ale nie rozumiała, tak? Gdy Scarlett pierwsza wyzna mu miłość, ten powie jej któregoś dnia: jakże mogę nie kochać ciebie, która ma tę pasję życiową, jakiej mnie brak zupełnie, ciebie, która może kochać i nienawidzieć z namiętnością, na jaką mnie nie stać. Ty jesteś pierwotna, jak ogień, wiatr i dzika natura, a ja wszystko, co wydarzy się w ciągu następnych 12 lat, będzie już tylko konsekwencją powyższych słów. Scarlett nie rozumie Ashleya, podobnie jak Winicjusz nie pojmował Ligi, kochając ją przecież Azorba pojąć nie mógł szefa, choć też go pokochał. Jednakże tylko Winicjusz poświęcił dużą cząstkę siebie i zrezygnował z pewnego egoizmu właściwego tej fazie, żeby zbliżyć się do ukochanej istoty i zrozumieć ją, dlaczego rzeczywiście nie mógł bez niej żyć. Rzeczywiście, no bo tak, jednakże tylko Winicjusz poświęcił dużą cząstkę siebie i zrezygnował z pewnego egoizmu właściwego tej fazie, zbliżyć się do ukochanej istoty i zrozumieć ją, dlatego rzeczywiście nie mógł bez niej żyć. Niczego podobnego nie uczynił Zorba ani Scarlett. To też tak naprawdę Zorba dobrze sobie radził również bez szefa, a Scarlett bez Ashleya, ale o tym bohaterka przeminęła z wiatrem. Przekonać się miała rozpaczliwie późno, gdy inny, kochający ją przecież mężczyzna, Red Butler, dość miał już wiecznego cienia Ashleya i zdecydował się odejść. Wcześniej jednak spoliczkowała Ashleya, uderzając go w twarz z taką siłą, na jaką było ją stać, za to, że odrzucając jej miłość, zranił jej dumę i kobiecą próżność, lecz i to nie wystarczyło. Musiała coś zrobić, aby nie zwariować. Podniosła wazonik i rzuciła go przez cały pokój w kierunku kominka. Nie jest to wprawdzie to samo, co wspomniane rozbijanie i wyrzucanie mebli przez kasanowe, kapitalne na tym. Przypominam, czy niemiłosierne chłostanie niewilników przez Winicjusza, ale emocjonalny rodowód tych działań jest bardzo do siebie podobny.
Od tego jednak momentu postawy naszych bohaterów różnicują się. Kasanowa zwraca się ku innej kobiecie. Winicjusz intensywniej poczyna szukaj Ligii, a Scarlett na złość, a Szlejowi w 2 tygodnie później zostaje żoną innego niekochanego przez siebie człowieka. Przywilejem tej fazy jest zdolność ciągłego posuwania się. Tak. Ale przywilejem tej fazy jest zdolność ciągłego posuwania się do przodu bez uprzedniego wszakże określenia, gdzie wspomniany przód się znajduje. Scarlett więc brnie dalej. Po śmierci pierwszego męża bierze sobie drugiego, również niekochanego, i także czyni to po błyskawicznych 2-tygodniowych konkurach, tym razem odbierając narzeczonego swej własnej siostrze. Małżeństwo to nie miało racji bytu, ponieważ Scarlett, nieodrodna córka Aresa, nie potrafiła. Nie potrafiła szanować człowieka, który pozwalał jeździć po głowie. Nieśmiałość zaś i jego niepewność cechującego w nieprzyjemnych sytuacjach irytował ją niesłychanie. Scarlett wybuchała dzikim gniewem, parskała jak tygrys i bez zastanowienia mówiła jak najprzygniejsze rzeczy. Po śmierci Franka Scarlett zamieszkała z Rettem Butlerem, urodziła mu córkę, lecz myślami była przy Ashley, wciąż była przy Ashleyu. Z właściwą swej fazie niezależnością zajmowała się nadal wyłącznie swoimi sprawami, nie dostrzegając zupełnie, że egzystuje dzięki stałemu. I zdecydowanemu poparciu ze strony nielubianej przez siebie żony Ashleya, Melania przede wszystkim. Dzięki temu, że milcząco w cieniu stał za nią Red, kochając ją, rozumiejąc i śpiesząc zawsze z pomocą. Po śmierci Melanii zrozumiała natomiast, że kocha Reta, i jak zwykle przyjęła prawie prawdę bez zdziwienia jak dziecko. Genialne domyślenie. Bez zdziwienia jak dziecko, które zostaje. Freud Jung, wszystko tak, podarunek. Usmysłowiła sobie, że i to, że Red kochał mnie przez cały czas, a ja byłam dla niego zawsze niedobra, raniłam go ciągle na nowo. On zaś był zbyt dumny, żeby się do tego przyznać. Wydawało się Scarlett, że wszystko musi się skończyć dobrze. Po raz pierwszy przecież zrozumiała innego człowieka, lecz świat nie zatrzymał się w pierwszej fazie zodiakalnego rozwoju. Red bowiem odpowie: kochanie, jesteś wielkim dzieckiem, wydaje ci się, że mówiąc przepraszam, tak. Red bowiem odpowie: kochanie, jesteś wielkim dzieckiem. Wydaje ci się, że mówiąc przepraszam, uleczasz wszystkie omyłki i błędy minionych lat. Wymazujesz je z pamięci i zmywasz truciznę dawnych ran. Weź moją chusteczkę, Scarlett. Nigdy w żadnej przełomowej chwili życia nie masz przy sobie chusteczki. Scarlett zaś bardzo pragnęła zareagować po swojemu. Chciała wybuchnąć głośnym, dziecinnym płaczem.
chciała rzucić się na podłogę, klnąć i krzyczeć i kopać, gdyby tak właśnie postąpiła i na zawsze prawdopodobnie pozostałaby więźniem swej tylko fazy rozwoju. A jeśli jeszcze po staremu uspokoiła się słowami, pomyślę o tym jutro, to jednocześnie podniosła głowę z odwagą właściwą swojej rasie, właściwą ludziom, którzy nie chcieli uznać klęski, choć jakby zaglądała im w oczy. Potrafi odzyskać Reta, bo jeśli Ares zdobył Afrodytę, dlaczego ona nie miałaby ponownie zdobyć dla siebie Reta? Wenus w fazie wagi, Poznań 1984 rok. Genialne, bracie. Analiza freudowsko-jungowska, to wszystko ja pierdolę, no wiesz co, że ja to napisałem, ja nie wiem, co myślisz, we łbie nie mieści, a to jest początek, bo to jest w ogóle pierwszy znak, dalej jest, dopiero się robi ciekawie, jak mamy inne nie być, tylko mieć, komunikować, emocjonalnie, rak małdzieżny, ja pierdolę, to jest książka, która wyprzedza 50 lat wszystko, co napisano, kiedykolwiek i się napisze. Pierdły. Uważaj. I zobacz, jak to będzie nawiązanie i koniec, nie? Ale będziemy mieli, a zobacz, a byk mieć w krainie zmysłów. No kurwa, zobacz, jak ja to wszystko tu jest, jak to jest wszystko do pas. I popatrz, jaki od razu, jak ja mam genialne motta, wyznaję, że wolę jeden tłusty grzeszek od 7 cnót chudych. No co nie jest, słuchaj, no genialne, no. Zioła, tu gdzie? Tu. Zioła bardzo dobrze pokazuje, zobacz, jak przyskakuje z nie na tak. Teraz tu z nie, ale tak słabiej, a to jest ten twister fantastyczny. Zobacz, ja rozbujam na nie, a to jest już na tak, a tu na nie i zajmuje trochę czasu, widzisz? Mhm. Ale też dobry, ale to jest fantaz, a tamto co? To jest jeszcze tak, coś innego? Tak, jeszcze coś innego. To poczekaj. Możemy tu dać. Tak, ale wiesz co? Jestem, to jest to samo wszystko. Tak, to jest to samo. Ja nie jeden, genialne, stary, no gen najlepsze chyba z tego. Ten, kto potrzebuje wysokowibracyjnych ziół, może przyjechać do współpracującej z Zielarnią Pienińską Ekobazy.